No dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, wasz ulubiony dzban z internetu, witam wszystkich słuchaczy, witam wszystkich oglądających, witam pozostałych, nie mam pęcia co wy tutaj robicie, ale jeżeli przyszliście mi zostawić łapeczkę w dół, to proszę bardzo, statystyki muszą iść w górę. Ale dzisiaj może tak nieco zejdźmy z tonu, dzisiaj wróćmy do korzeni, wróćmy do korzeni ziemniaków cukrowych, w których Piękny bimber powstaje, a piękny bimber to jest coś, coś niesamowitego. Łyczek, a już jesteś, tak cudownie się czujesz. Gdzie jestem? Nie, nagrywa się to. Pewnie coś ważnego musiałem mieć do powiedzenia do tego momentu. W każdym razie, dzisiaj, jak widzicie. Mamy tutaj coś niesamowitego. Mamy minifigurkę średniowiecznego lekarza z czasów epidemii dżumy bądź cholery. Jeden pies. Jedno przynajmniej musicie przeczytać na polski. Więc coś niesamowitego jest ta jego maska, bo po prostu ta Ptasia maska to wygląda tak genialnie, to wygląda tak jak z epidemii dżumy, cholery, hiszpanki i po prostu mmm, aż dziwne, że nikt jeszcze nie wpadł na to, żeby nosić e, takie rzeczy od roku. Ale, no może jeszcze, może, może musimy jeszcze chwilę poczekać. Na pewno ktoś w którymś mieszkaniu e, weźmie sobie, zobaczy, przecież to jest praktycznie to samo. A maseczki trzeba nosić. Więc dla, dla, dlaczego by nie? Dlaczego by nie wrócić do korzeni? Wtedy działało. Się umierało, ale się działało. Teraz też się umiera, ale działa. A wygląda się gustownie i niesamowicie i na pewno przyciągająco. I aż roi się łezka, jak się przypomni ta niesamowita pasta o średniowiecznym lekarzu. Bądź mną, średniowieczny lekarz. Bij Dziewoje chore na chcice kiszonymi wężami i laską z krukiem. Po prostu coś pięknego. Chciałbym, żeby jakiś taki fajny średniowieczny lekarz wziął mnie pod swoje skrzydła, jak w tej paście, i, i żebym y, z nim y, leczył dziewoje chore na chcice. Więc naprawdę trzeba nam takich tutaj osób w naszym kraju, jak i w społeczeństwie i na świecie, ale już może tak wracając z tej odległej krainy, w której zacząłem bywać, bo już stamtąd powrotu nie będzie, już nie będzie, już naprawdę. Nie, nie, e- nie, nie. Więc jak możecie się domyśleć, głównym sednem dzisiaj jest minifigurka figurka z ninjego. Ninjago to jest naprawdę coś niesamowitego, coś zbójnickiego i co naprawdę jeszcze się wszyscy dzielimy, że ma prawo bytu w naszym wszechświecie. A przynajmniej w tym uniwersum na pewno znajdzie się taki śmiałek, który będzie chciał uciec do jakiejś innej alternatywnej rzeczywistości, gdzie Ninjago jest już dawno pase. Skończyło się tam, kiedy miał się skończyć. Overlord pokonany yy, Garmadon. Znowu dobry, wszystko fajnie, ale nie, ale nie, nie. Musieli znowu znaczy że trzepiemy ludzi na hajs, i teraz to tak na poważnie, bo już rok za rokiem, i rok, i w rok, i, i roki, za, za roki, roki balboa i już w końcu mamy, nie wiem, piętnasty, 16, to już naprawdę, już nie ja już tego nie liczę, już tego nie pojmuję. Już czasem nawet lepiej jest zapamiętać, e, datę sztu polski, to, to nie jest takie trudne. 9.66 niż spamiętać który sezon, kto w kim był i, i gdzie w ogóle i dlaczego i po co tam był, a w końcu to i tak y, jeszcze zróbmy taki myk, że życzmy sobie, żeby to się wszystko nie wydarzyło i praktycznie można cały sezon jednąć do kosza z całymi tymi paskudnymi zestawami podniemnych piratów. Hej. Nie, piraci to piraci. Oni pływają po morzach. Yy, rozbójnickie życie plądrowanie, atakowanie brak nogi, brak ręki, brak oka, brak yy, higieny osobistej to są piraci. Dajcie nam znowu piratów, a jakieś. Za każdym jebanym razem klasyczna seria Castle, klasyczna seria Space, klasyczna seria Pirates i tak dalej. No takie klasyki na pewno wszyscy znamy. To co? Nie, nie ma sensu robić nowej serii. Spróbować jeszcze raz. Podejść do tematu nieco inaczej. Nie, 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 nie. nie, nie. Wrzućmy to Ninjago na pół roku i niech będą zadowoleni. Castle. Proszę bardzo, to to jest chyba antagonista z jakby takiego ninjagowego Castle, Dungeons and Dragons urostu po mm, 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 świetny pomysł. Zaraz jeszcze będzie, że Atlantydę zaczną odszukiwać, a nie już to się dzieje. Więc Ninjago to jest naprawdę Syf. Tam już nie wiesz, w co rękę włożyć, bo zaraz wyciągniesz ten... Cały syf ze sobą i tutaj jakiś pirat, tutaj jakiś szkielet, tutaj jakiś yy, wąż kolejny i, i nie wiesz co masz z tym zrobić, gdzie masz to dać. No, fajne figurki są nawet jak na nie wiem, takie pół roku, ale. A potem, co masz z tym zrobić? Gdzie masz to dać? No to wciskasz to do magazynu za 15 zł, antagonistę, który był w dwóch największych zestawach. A niech mają, niech kupią, niech, wy, niech wykupią po prostu. My już idziemy dalej, my już to mamy tam dwa sezony za sobą. I jestem bardzo ciekaw, jak ci wszyscy LEGO youtuberzy. Głównie z Polski. Ci najważniejsi dwaj to jest e, Klaudiusz, ale nie mylić z Klaudiuszem Aureliuszem ze starożytnego Rzymu i Malina, a i nie mylić z tym Malinem, Maliną od tego memu, że mają firmowe paliwo. Ja się zastanawiam, co oni będą robić, jak już im się skończy to niczego. No to już jest już bardziej prędzej niż później. I rzeczywiście się, chcę się zastanowić, w którą stronę oni odbiją. Czy będzie to jeszcze takie nekromanckie, nekrofiliowe robienie smartwej serii kontentu. Na zasadzie, a wspominamy coś tam, a tutaj jakiś retrozestaw, a tutaj oglądamy wspólnie z widzami live dziewiąty sezon. Ja się, się trochę bałem, że powiem jakąś głupotę, że dziewiąty sezon, że to już chyba trochę za daleko, ale sobie potem przypomniałem, że jest piętnasty, szesnasty, Kolejne jeszcze, już będą chcieli jeszcze, może sequel, reboot do filmu poklatkowego, tego, który przyniósł naprawdę, naprawdę złe finanse. Obok drugiej części Delego mówi, Telego Ninjago mówi ba bardzo, bar ba bardzo, bardzo złe finanse. Oczywiście mowa o samym filmie. Z zostawi i tak dalej to. to inna para kaloszy. Tutaj Box Office nie wkłada w nich nogi i proszę mi tutaj takich rzeczy nie mówić. Ale rzeczywiście no co co będzie takie po prostu jeszcze coś co się da wycisnąć z tej cytryny tak i, i co dalej? co potem? solenie frytek maku? nie no raczej wątpię żeby ludzie aż tak się poświęcali dla tego kontentu aczkolwiek y, jednakże no jakieś tutaj pewnie bajery typu fajne krzesełko dostali do czy coś tam widziałem, no, nie będę już odczerać, bo wiecie, bo zaraz znowu będzie, że 25 lajków i 18 dyslajków, ale, ale statysty, statystyki, statystyki to jest coś pięknego, statystyki, nieważne, łapka w dół, łapka w górę, zobaczył, wyświetlił, nieliczni napisali komentarze, głównie, że tak, jestem śmieszny jeszcze, niesamowita sprawa, i znalazł y, się mędrzec, który napisał, że ma 41 lat, a nie 14, y, ale jego styl wypowiedzi był na zasadzie, mówię mądre słowa, oczerniam kogoś bez argumentów merytorycznych i uznam, że y, tak, że już będzie zaorany wieśniak, szczupak. Tak od tej pory oprócz Oprócz bycia rakiem dzbanem jestem wieśniakiem. Wiecie, wieśniak? Hmm, całkiem, całkiem smaczny. Mo, może nawet będę mieć jakieś, jakieś zniżki przez taką nazwę. Wie, wieśniak. Pan Wieśniak. Od teraz z, zmieniam nazwę na Pana Wieśniaka. Ale wiecie, może już zostawmy takie podcasty, które rzeczywiście mają na celu pokazać jak jeść. Zjawisko, które nie podoba mi się, nie podoba mi się, jakie ma konsekwencje, pokazuje w merytoryczny sposób, dlaczego. Na bok, bo wiecie, bo zawsze coś tam gdzieś tam, coś tamtego. A tutaj mamy znowu Waszego wujaszka, który lubi przeklinać, który. Ogląda sobie pasty, w których jest przeklinanie, bicie kiszonym wężem po prostu. Aż, aż trzeba zrobić figurkę średniowiecznego lekarza z kiszonym wężem i kroczą laską. I wszystko na kropka drzeworyt. Jak nie wiecie, czym jest drzeworyt, to już wam tłumaczę, ale powiem, nie jestem tylko wieśniakiem bez edukacji, ale jestem wieśniakiem z edukacją. Tak, zdarzają się tacy. I drzeworyt jest to taki pierwowzór, taki dosyć staromodny, średniowieczny sposób wykonywania właśnie wydruków. Na kawałku drewna, stąd jego nazwa drzeworyt, na którym wypalano ilustracje. Im więcej wiesz, niesamowite. Ja też się nie spodziewałem, że mogę sam się czegoś nauczyć, yy, odsłuchując właśnie ten yy, swój niesamowity monolog w programie do obróbki audio i wideo. Pod nazwą mówi Maker Windows 2021, wersja 10.1.1.2. Tak więc, moje drogie dzieciaczki, dzisiaj był taki naprawdę luźny, naprawdę krótciutki podkaścik. Nie bądźmy dzbanami w internecie, a jak już jesteśmy, to piszmy merytorycznie. Bo łatwo jest powiedzieć, że ktoś zamiast bycia jebanym debilem jest osobą bez wykształcenia, która kpi sobie z innych i chłepcze tym swoje własne, Niedowartościowane ego nie jest praktycznie niczym ur różniącym się. Można napisać tak, można napisać tak. Merytoryki i argumentów wciąż brak. A podkreślanie swojego wieku jako głównego argumentu to jest już argumentacja kołczamajka i nie wracajmy do 2017 roku. Bo bardzo nie chcę wracać do 2017 roku. Tak więc, to by było na tyle, moje drogie dzieciaczki. Moi drodzy tutaj, słuchacze, pracze, widzowicze, Widzowi... Widowi, tak, ja już zaczynam mylić słowa. Więc, to jest najlepszy moment, aby powiedzieć: trzymajcie się. Na razie oczywiście komentarze są Wasze i Papa. Pa.